Dziewczyna jak diament. Cześć. Wcześniej dziś przyszłaś. Ja? O której wstałaś, by zrobić to wszystko? Jakoś sobie radzę. Lata praktyki. To dlatego masz biuro ze swoim imieniem na drzwiach. Myślisz, że Danny dałby ci biuro, gdybyś wywoskowała mu wóz? To nie tak. Ostatnio ma wiele na głowie. Jeśli zaraz się tu nie zjawi, będziesz musiała zająć się tą babą, panią Rose. Nie przepracowuj się. Dzień dobry. Witaj, Danny. Gdzie Claire? Przyszła już o 10. Nie wiem, po co w ogóle tu przychodzę. Łap. Pan Montana wierzy, że to rozwieje pani obawy. Tak, ale... Jakieś pytania? Montmorency nie dostanie tyle. Przepraszam, że przeszkadzam. Możesz na chwilę przyjść? Może poczekać? Raczej nie. Pani wybaczy. O co chodzi? Danny potrzebuje konsultacji. Przepraszam panią na chwilę. Gdzie byłaś? Który z krawatów pasuje do marynarki? Powiedziałam pani Rose, że nie będziecie w sądzie. Komu? Chodzi o zmiany w jej testamencie. Mam nadzieję, że kontrolujesz sprawę. Tak, ale to ty jesteś jej prawnikiem. Pamiętaj, że boi się, że jej syn zapłaci ogromny podatek. Wybierz tylko krawat. Idealny. Wychodzę z Margo na lunch. Bernier ma nam przedstawić ofertę kupna winnicy. Zamierzamy ją przedyskutować. Z pewnością. Myślisz, że nie potrafię łączyć interesów z przyjemnościami? A co z panią Rose? Kupiłaś pocztówkę do kwiatów? Mógłbyś coś napisać. Nigdy nie wiem, co powiedzieć. Kupię jakąś w drogerii. Nie, porozmawiasz z panią Rose. Dobrze, kupię ci tę pocztówkę. Jesteś niezastąpiona. Pani Rose, cudownie pani wygląda. Czyż nie wygląda cudownie? Idealna. Czy Flax już przyszedł? Muszę wziąć laptopa. Stój. Chcemy pomówić z głównymi udziałowcami. Zaczekaj chwilę. Tak. Oddzwonię. W czym mogę pomóc? Byłbym wdzięczny za nieco prywatności. To dlatego siedzisz przy moim biurku i korzystasz z mego telefonu.
Bo ty kupujesz liściki miłosne w godzinach pracy. Czy on jest umówiony z panem Montaną? Nie do końca. Nie muszę się umawiać. Nie możesz od tak włazić do mojego biura. To ja jestem panem Montaną. Reagan Montana. Mój własny brat nic o mnie nie powiedział? Przepraszam, w czym mogę panu pomóc? Najpierw sprzątnij ten bałagan. Muszę przecież mieć biuro, a to mi odpowiada. To moje biuro i moje rzeczy. Mam pootwierane akta. Wszyscy musimy się poświęcać. Czy Danny o tym wie? Jestem tu, by pomóc mu w sprawie winnicy. Na pewno zajmiesz się szczegółami. Gdy przyjedzie kurier, pokażesz mu, gdzie ma położyć moje akta. Jasne. Dokładnie mu powiem, gdzie ma je położyć. Widzę, że poznałaś mojego starszego braciszka. Gdzie mam zostawić? Połóż to tutaj. Totalna niespodzianka. Mieszka w Londynie od 10 lat. Proszę położyć je tam. Wytrzymamy z nim jakoś przez kilka dni. Przepraszam, długo tu nie zostanie. Muszę znać wszystkie szczegóły. Czego chcesz? Kazała mi położyć te pudła tutaj. Ja tu próbuję pracować. Posłuchaj, Filip, mam to zostawić czy nie? Przepraszam. Jest taki fajny. Jak on wszystkim dowodzi. Nie mówisz poważnie. Jest okropny. To ciacho. Wszyscy faceci, których znam, to dzieci. Bank jest zadowolony. Dostaną przecież pieniądze od ciebie lub od matki. To ty powinieneś się martwić. Zastanawiałeś się, dlaczego Bernie chce ją kupić? To nie moja sprawa. Negocjacje są ciężkie. Gdybyś wiedział, co on z tego ma, mógłbyś ubić lepszy interes. Myślisz, że możesz od tak wpadać tu po 10 latach i rządzić? Ktoś musi tu dowodzić. Bo taty tu nie ma, co? Przepraszam. To prywatne spotkanie za zamkniętymi drzwiami. Danny chciał tę umowę sprzedaży, jak tylko ją skończę. Rano moje akta zostały pomieszane. Prosiłbym sprawdziła kilka pomysłów. Naprawdę? Danny ma pomysł na zwiększenie eksportu. Powiedz mi o tym, Danny. Wzrost możliwości. Standardowo. Świat szaleje na punkcie kalifornijskiego Chardonnay i pomyśleliśmy, że... Daj, sam to przeczytam. Co go ugryzło? Taki już jest. Zawsze był taki gwałtowny. Ulżyło mi. Myślałam, że to coś osobistego. Szkoda, że nie poznałaś go, zanim wyjechał do Londynu. Witaj, kochanie. Margo. W samą porę. Musimy porozmawiać. W samochodzie mam ostateczną ofertę Berniera. Doskonale. Szybki jest. Taki już jest. Znalazłam go w winnicy w południowej Ameryce kilka lat temu. Cały interes załatwił w 2 tygodnie. Ładny krawat. Dziękuję. A teraz chcę ziemię w Napa. Teraz widzę, czemu nazywają cię najlepszym maklerem. Są śliczne, kochanie. Dziękuję, Claire. Są śliczne. Nie ma za co. I pocztówka. Potrzymaj je. Posłuchaj. Muszę ci coś powiedzieć o tej sprzedaży. Więc to ty jesteś bratem Danny'ego. Miła niespodzianka. Cała przyjemność po mojej stronie. Wstydź się trzymać go w tajemnicy? Musisz pójść z nami na lunch. Niestety mam dużo pracy. Bawcie się dobrze. Jeśli obiecasz pójść innym razem. Oczywiście. Na razie. Wracaj do pracy. Więc gdzie mnie zabierasz na lunch? Gdzie tylko chcesz. Cały Danny. Ma 2 kobiety, które o niego dbają. Słucham? Już w szkole średniej kobiety skakały wokół Danny'ego na każde jego żądanie.
Pracuję dla niego. Umiem oddzielić interesy od życia prywatnego. Z pewnością. Kupowanie słodkich pocztówek dla jego dziewczyny to część twojej pracy? Robię, o co mnie prosi. Idę coś zjeść. To niemożliwe, mam sporo pracy. Więc nie będziesz za mną tęsknił. Musisz mi pomóc. Jutro przylatuje Bernier. Musimy sporo się dowiedzieć. Gdy jestem głodna, jestem zła. Bardzo mi przykro. Przyniosę ci coś. Kiedy ostatnio porządkowano te papiery? Szukasz czegoś szczególnego, czy tylko przeglądasz? Gdyby moje akta w Londynie tak wyglądały, może ci tam lepiej. Nie martw się. Pomogę tylko Deniemu i mnie nie ma. Jak ja mogę pomóc tobie? Najpierw opowiedz mi o winnicy. Wzgórza Napa należały w większości do waszego ojca. Gdy trzeba było zająć się winnicą, Denny nie poświęcał jej w ogóle uwagi. Nie dziwi mnie to. Gdybym chciał zobaczyć sprzedaż z ostatnich 5 lat, muszę się przez to przekopać. To jeden ze sposobów. Sprzedaż win z Napa regionami i odmianami. Wystarczyło poprosić. Wróciłam. Cześć, braciszku, co robisz? Kolację. Dziś moja kolej. Nigdy cię to nie fascynowało. Tak, ale to do szkolnego projektu. Nauki tajemne? Życiowe umiejętności. To omlet. Ładnie pachnie. Jak test z historii? Pamiętałem o bitwie pod Bull Run i o Gettysburgu. Myślałem, że Larry Mac pilnuje. Wczoraj to omawialiśmy. Dostałem 4. 4 jest dobra. O co chodzi? O nic. A co? 4 jest dobra? Lepiej się nie wychylać. Co? Ten Denny doprowadza mnie do szału. Nie wymądrzaj się, jedz. Skoro gość cię wkurza, to czemu nie odejdziesz? Nigdzie indziej tyle nie zarobię. Jasne, to nie moja sprawa. Nie zachowuj się tak. Smakuje ci omlet? O co ci chodzi? Denny to palant. Potrzebujesz faceta, który będzie lepiej cię traktował. Nie jest taki zły, to tylko praca. Jasne. Co to miało znaczyć? Nie chcę, by Denny Montana został moim szwagrem. Claire. Myślałem, że będziesz wcześniej. Gdzie masz umowę sprzedaży? Jest w biurze Deniego. Pracuję nad nią. O której możemy spodziewać się młodego pana Montany? Sprawdzę w jego kalendarzu. Pewnie do późna w nocy myślał nad najnowszą ofertą Margo. Cześć, Filip. Tu Regan. Denny. To są twoje notatki. To Denny zrobił większość pracy. Wczoraj Denny nic o tym nie wiedział. Witajcie. Co robicie? Przeglądam szczegóły o winnicy. Wszystko załatwiłaś? Tak, papiery są u Lori na biurku. Musisz mi wszystko streścić. Musimy przygotować się do spotkania. To obiad. Nie wiem jak ty, ale on będzie jadł, pił i gadał. Jest towarzyski, możesz zmyślać. Raczej nie, potrzebuję jej przez następną godzinę. Zgoda. Dziś idziemy na lunch.
Muszę pogadać z Dennym. Wypożyczam cię. Nie poradzi sobie? On nie jest przygotowany. To on tego nie przeczytał? Wiem, że jak jesteś głodna, to jesteś zła. Potrzebuję też kogoś, kto mi pomoże uporządkować pomysły. Szkoda, że nie jesteśmy we Francji. Mógłbyś wziąć swojego psa na lunch. To ma swój pewien urok. Klub wiejski? Nie musisz mieć członkostwa? Kiedyś tu mieszkałem. Witamy, panie Montana. Długo pana nie było. Tędy proszę. Miłego posiłku. Wygląda, jakby inni także. Słucham? Mieszkali tu kiedyś. Czy państwo się już namyślili? Tak, nie. Może zaproponować coś szczególnego? Tak, nie. Nie. Co zamawiasz? Poproszę zieloną sałatkę. To wszystko? Nie jestem aż tak głodna. Dopasuje się. Zieloną sałatkę i risotto. Wspaniały wybór. Wina? Wybieraj. Najlepsze roczniki ze wzgórz Napa. Merlot? Merlot jest dla dzieci. To jest Cabernet Sauvignon z 85. Nie pij. Wyczuj zapach jagód. Teraz posmakuj owoców. Wyczuwam jagody. I śliwki. Pamiętam, jak zbierałem te winogrona. Ciepłe dni, chłodne noce i dobre wino. Powiedz mi, co wiesz na temat tego Berniera? Niewiele. Nazwij mnie paranoikiem, ale gdybym był hieną szukającą winnicy do swojej kolekcji i znalazłbym pierwszorzędny obiekt, musiałbym grać tak samo jak Bernier. Co on na tym zyska? To proste. Ma forsy jak lodu. Chce się rozwijać. Dlaczego nie jesteś prawnikiem? Słucham? Masz talent. Czemu nie poszłaś na studia? Bardzo lubię swoją pracę. Co chcesz ukryć? Masz większe zdolności niż Danny. Wygląda wspaniale, dziękuję. Pyszne. Na pewno nie jesteś głodna? Nie, dziękuję. Opowiedz mi o swojej umowie sprzedaży. Danny ją napisał. Możesz coś zamówić. Nie, dziękuję. Danny zaproponował, że dostaną produkowane przez nas wino po gwarantowanej cenie. Po co by je chcieli? Jako przysługa dla twojego ojca. Dużo nie ryzykują, gdyż od 3 lat produkcja jest bardzo niska. A jeśli produkcji nie ma, jaki mamy w tym interes? Jeśli jesteś głodna, poczęstuj się. Nie, dziękuję. Twój ojciec potrzebował zabezpieczenia zakupu gwarantowanego. Musiał dofinansować przesadzanie kłączy. Zaatakowała je pleśń. Proszę, dokończ te danie. Skoro nie chcesz. Pyszne. A jeśli chodzi o tę pleśń, to najgorsze już minęło. W przyszłym sezonie plon zacznie się odradzać. Minie 5 do 7 lat, zanim odrodzi się całkowicie. To twój pomysł? A co, zły? Skądże? Zmiany są dobre. Myślisz, że kupiec się na nie zgodzi? Tak. Skąd u ciebie taka pewność? Bo zgodzili się na nie w zeszłym tygodniu. Thank you. We're back.
Masz jakieś plany na wieczór? Cóż, muszę... zmienię. Musisz pójść ze mną na tę kolację. Takiemu zaproszeniu trudno się oprzeć. Ciekawy jestem, czemu Bernie chce kupić winnicę, która nie będzie dawać plonów przez kilka lat. A co myśli Danny? Co tylko zechce Margo. Jesteś paranoikiem. Ja nie mam mózgu w spodniach jak mój brat. Ponieważ tylko tobie ufam, musisz przyjść na ten bal. Ja to załatwię. Spa Renova? Co my tu robimy? Nie chcę, by Bernie uważał nas za prostaków. Oby to miejsce było dobre, jak mówiła Lori. Zupełna odnowa spa od palców u nóg po umysł. Strzyżenie, farbowanie, pielęgnacja twarzy, manicure, pedicure, woskowanie nóg i bikini, złuszczanie, makijaż i owijanie ciała wodorostami. Bierzemy wszystko. Oprócz wodorostów. Pan Montana zostawił to dla ciebie. Będzie czekał na dole, gdy będziesz gotowa. Dziękuję. Co za cudowne uczucie. Dlaczego próbujesz ukrywać swoją twarz? Czekaj. Od jak dawna nosisz taką fryzurę? Od ogólniaka. Stój. Nie sądzisz, że zbyt długo zwlekałaś? Dokąd? Mogę zobaczyć? Siedź spokojnie. Czy prosili Picassa, by pokazywał nieukończone jeszcze dzieła? Przepraszam, gdzie ona jest? Cierpliwości, panie Montana. Te rzeczy trochę trwają. I co pan na to? Co ja na to? Jesteś nie do poznania. Aż tak dobrze? Restauracja Meduza. Tylko nie Meduza. Nie podoba ci się? Nie wpuszczą mnie tu, tu są same snoby. To ulubione miejsce Daniego. Dobry wieczór. Witamy w Meduzie. Życzymy miłego wieczoru. Naprawdę snoby. Dobry wieczór. Pan... Montana. Mamy rezerwację. Oczywiście. Reszta gości właśnie przybyła. Proszę za mną. Nie mogę się doczekać miny Daniego. A pan? Jest tu dopiero dwa dni, a spójrzcie, kogo poderwał. To jest starszy brat Daniego, Regan Montana. Claire. Jest śliczna. Nigdy nie zauważyłem. Przepraszam, że czekaliście. Musiałam pójść się przebrać.
Jestem Regan, starszy brat Deniego. To jest Claire. Bernard. Mówcie mi Jean-Marc. Claire jest asystentką Deniego. Jestem oczarowany. Jean-Marc, myślę, że zbyt mało wiesz o naszym winie. Wzgórza Napa należą do ścisłej trójki w Ameryce. Oczywiście. W pełni doceniam znaczenie marki Wzgórz Napa. Zatem zrozumiesz, że dla mnie to bardzo ważne. Dla mnie też. Wszystko w porządku. Żaden problem. Zostaję w San Francisco do zamknięcia sprawy. Wspaniale. Pojedźmy więc na weekend do winnicy, by tam podpisać umowę. Nie chcę, byś tracił czas, Jean-Marc. To może potrwać dłużej. Mam jeszcze sporo pracy. Miło było cię poznać. A było tak miło. Wieczór jest młody. Szkoda kończyć go w ten sposób. Nie musisz jeszcze iść. Zostań. Jak sądzisz, Jean-Marc? W Paryżu poszlibyśmy gdzieś, by się zrelaksować i lepiej poznać. Wieczór dopiero by się zaczynał. Co twój brat kombinuje? Próbuję udowodnić, że on może zrobić lepiej to samo, co ja. Tylko, żeby nie utrudniał. Nie mam innego kupca w kolejce. Czy mogę poprosić Claire do tańca? Proszę, miłego tańca. Niech pan uważa. Jest pan zbyt hojny. Jestem spokojny. Ufam Claire całkowicie. Tak, Regan i ja możemy zupełnie na sobie polegać. Moja rodzina jest dla mnie bardzo ważna. Nie ma nic ważniejszego. Ciężko nam, gdy nie jesteśmy razem. Nawet będąc daleko, rozmawiamy ze sobą kilka razy w tygodniu. Zazdroszczę ci, Regan. Cudownie tańczy. Czy mogę? Oczywiście. Zatańczymy, Regan? Czemu nie? Zawsze taka byłaś poza biurem? Nie jestem inna, tylko ubrana i uczesana. To nie tylko to. Nie doceniałem cię. To ja, stara, rzetelna Claire. Kolejny mebel biurowy. Wiem, że jesteś podejrzliwy, ale rzadko trafia się tak dobry interes jak ten. Muszę się upewnić na swój sposób. Jeśli będziemy zwlekać z decyzją, on może zająć się innym interesem. Uwielbiam tę piosenkę. Pozwól, że opuszczę cię dla twojego brata. Bardzo proszę. Przepraszam, czy mogę? Dowiedziałaś się czegoś? Niewiele. Bernie myśli, że jesteśmy parą. Szepcz mi do ucha, jakbyśmy byli na randce, nie służbowo. Dużo mówi, ale zważa na słowa. Nie wiem, czy powiedział coś ważnego. Wiem tylko tyle, że ma sześcioro rodzeństwa, które wciąż mieszka w Algierii.
Stamtąd pochodzi, nie z Francji. Co ci się stało? Świetnie wyglądasz. Bardzo śmieszne. Co ty tu jeszcze robisz? Już późno. Przegrała 472 wykałaczki, pomimo że dawałem jej fory. Jesteś wspaniałomyślny. Powinnam była zagonić go spać. Dziękuję, że z nim zostałaś. Nie myślałam, że wrócę tak późno. Jak randka? To nie była randka. Sprawy służbowe. Byłaś na randce z Dennym? Nie, z Reganem. Kto to jest Reagan? Brat Deniego. To nie była randka. Ależ była. Gdzie byliście? Najpierw w Meduzie, a potem potańczyć. Chwileczkę. Byłaś potańczyć z bratem Deniego? To randka. Powiedz dobranoc, Sean. Dobranoc, Sean. Dzięki, Lori. Dobranoc. Nie obchodzi mnie, co chce Bernie. Umowa jest zła. Dostaniemy gotówkę, kontrolę nad produkcją, a mama będzie dalej mieszkać w domu. Co jest nie tak? Umowa jest dla jednej osoby, a paragraf o kontroli produkcji jednostronny. Skoro taki z ciebie dobry negocjator, napraw to. Ale mi nie mów, że obchodzi cię kontrola nad produkcją. Troszczę się o interesy rodziny, gdyż nikt inny tego nie robi. Mówisz jak tata. Jesteś najmądrzejszy ze wszystkich. Trzy pokolenia budowały markę win ze wzgórz Napa. Nie możesz teraz tego zostawić. A co robiłeś przez 10 lat w Londynie? Przyjechałeś tu teraz, by prowadzić winnicę? Tak myślałem. Przyjechałeś tu tylko na wycieczkę. $270 za sukienkę? Żartujesz. To nic w porównaniu z naszyjnikiem. Jedyna rzecz, za którą nie musiał płacić. Oddaj go i dolicz im do rachunku. Ale jest taki piękny. Claire, jesteś mi potrzebna. Natychmiast. Czemu mam pomagać Deniemu? Bo chcę dla niego jak najlepiej. On jeszcze o niczym nie wie. A co jest nie tak? Ojciec zostawił każdemu z nas po 40% winnicy. Matka ma resztę, więc ktokolwiek przekona matkę, nigdy żadnego z nas nie faworyzowała. Ojciec to wiedział i zrobił nam mały dowcip. Dlatego mam pewien pomysł. To Margo prowadzi negocjacje. Musimy pomóc Deniemu, by sam podjął decyzję. Czyli rób, co chcesz. Nie, rób jak najlepiej. Musimy odwołać te transakcje i przekonać Deniego, że mam rację. Możemy utrudniać negocjacje, a potem oddzielić Deniego od Margo, by mnie wysłuchał. Życzę powodzenia. Musimy to zrobić. Ona go przekonała, że Bernie to jedyny kupiec. Jak to zrobisz? Mam tajną broń. Ciebie. Słucham? Możesz odciągnąć Deniego od Margo. Żartujesz. Widziałem, jak wczoraj patrzyliście na siebie. Czyli? A może się mylę? Lubisz załatwiać jego sprawy. Danny nigdy... Sprawimy, że Danny będzie jadł ci z ręki. Mam stać się Margo? Nie. Ona jest atrakcyjna. Ty będziesz czarująca. To trochę potrwa. Słuchaj, Danny uwielbia rywalizować. Gdy dowie się, że mnie kochasz, staniesz się zniewalająca. Nie mogę. Powiedz mi, że nawet o nim nie myślisz. Pomożesz mi, ja pomogę tobie. Wszyscy wygrają z Dennym włącznie. Jesteś dla niego dobra.
Czy ty nigdy nie robisz tego, co chcesz? Nic nie wiesz o moim życiu. Są ludzie, którzy nie mają czasu ani pieniędzy, by robić, co chcą. Tu nie chodzi o pieniądze, tylko o to, czego chcesz i sięganie po to. A co z wyborami, jakich dokonujemy? Ja zostałam z rodziną, ty wyjechałeś do Londynu. Musisz zdecydować teraz. Co ty wyprawiasz? Jesteśmy parą, pamiętasz? Każdy musi się poświęcać. Przepraszam. Nie chciałem przeszkadzać. Musimy nadrobić zaległości. Przepraszam. Omawialiśmy plany na przyszłość. Właśnie widzę. Czy są już zastawy hipoteczne? Powinny. Zaraz tym się zajmę. Muszę zadzwonić do Londynu. Możesz dzisiaj dłużej zostać? Uważaj. Claire nie jest tak wyrafinowana jak kobiety w Londynie. Uwielbiam szechuańską kuchnię. Nie znam się na tym. Nie smakuje ci? Masz, spróbuj kurczaka. Dzięki. Chodziło mi o sprawozdania finansowe Berniera. Jaki masz problem? Ma forsy jak lodu i chce się rozwijać. Wiem, jesteśmy intratni. To nie może być takie proste. Zjesz to? Myślałam, że teraz jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, spiskowcami. Też muszę pomyśleć. Znalazłam coś w internecie na temat Berniera. W zeszłym roku sprzedał 4 razy więcej wina, niż obrodziły jego krzewy. Mów. W koledżu piłam algierskie wino. Jak wszyscy, było ohydne. Tylko na nie było nas stać. Pamiętasz jego kuzynów w Algierii? Chyba nie sądzisz, że butelkuje algierskie wina i sprzedaje jako inne. To by wyjaśniało, czemu chce kupić winnicę, która nie daje plonów. On tylko chce markę, ma własne tajne źródła wina. I chce, by wyglądało to legalnie. Mamy go. Chyba cię ucałuję. Spróbuj tego kurczaka, jest przepyszny. Nie jestem głodny. Przepraszam, nic się nie stało. Zostanie plama. Jutro ją spiorę. Zdejmij tę koszulę albo ją wyrzuć. Okej. Zaraz wrócę. Jesteśmy. Nie musisz prać mi koszuli. To nie jest twój obowiązek. Źle się czuję, że ubrudziłam cię kurczakiem generała Tso. Ładny dom. Kiedyś należał do mojej babci. Masz szczęście. Ta część miasta znów staje się modna. Chyba tak. Nie mogłabym mieszkać gdzie indziej. Na pewno nie chcesz zobaczyć miny Berniera, gdy przedstawię mu naszą propozycję? Zasłużyłaś na to. Wolę, by Danny nie wiedział, że maczałam w tym palce. A ta znowu swoje. Wykonałaś kawał dobrej roboty. Rano zadzwoń do Berniera i umów z nim spotkanie. Będę trochę później. Drugi raz w tym tygodniu. Oh, hello.
Jak cudownie. Dobrze cię widzieć, mamo. Co tu robisz? Tylko mi nie mów, że byłeś w okolicy. Muszę pożyczyć trochę wina, jeśli mogę. Oczywiście. Tak się cieszę, że jesteś w domu. Widzę, że nadal pamiętasz najlepsze roczniki. Byłem w Londynie. Nie miałem porażenia mózgu. Wiesz, że ojciec i ja piliśmy to wino na naszą 25. rocznicę? Po co ci one? Dam je Francuzowi, który chce kupić winnicę. Nie wiem czemu, ale mi smutno. Mam wrażenie, jakbym zawiodła twojego ojca. Naprawdę? To nie sprzedawaj winnicy. To kto będzie ją prowadził? Danny na pewno nie. A ty byś nie chciał? Nie oddam jej za tak niską cenę. O co ci chodzi? Daj spokój. Danny nie jest najlepszym negocjatorem. Uważam, że to nie w porządku. Posunąłeś sprawę do przodu. Czy Danny nie wysłał ci dokumentów? Wysłał. Już za późno na sprzeciw. Ja tylko chcę uzyskać najlepszą cenę. Jeszcze 2 miliony dolarów. Trudno to zaakceptować. Uważam, że zaniżano cenę. Oczywiście to jest cena wstępna. Uważałeś, że jest dobra. Mój brat jest zbyt wyrozumiały. Jean-Marc, skoro sądzisz, że nasza cena ci nie odpowiada, ale zbiory z ostatnich kilku lat są bardzo niskie. Rocznik to dziwna rzecz. Jedne lata są kiepskie, inne wyśmienite. Nie wiadomo dlaczego. Ale jakości nie da się podrobić. Złoty medal 1921. 28, 45, 48, 51, 66, 85, już rozumiem, 89 i 91. Czy mogę przez chwilę porozmawiać z Margo? Chcesz rozwalić całą transakcję? Nie. Chcę, by Bernie zapłacił stosowną cenę do zakupu. Margo zrobiła wycenę. Sprawdziłem ją. Jest w porządku. A jeśli się nie zgodzi? Zgodzi się. Obyś miał rację. Muszę naradzić się ze swoim zarządem. To świetnie. Ale to nic pewnego, Danny. Jestem pewien, że Jean-Marc wyjaśni korzyści. Marka wzgórz Napa będzie służyć twoim potrzebom przez długie lata. Jeśli ta cena będzie dla wszystkich korzystna, liczę, że ich przekonam. Uważam, że Margo powinna pomóc w prezentacji. Niestety mam do zamknięcia kolejną transakcję. Dobry pomysł. Znasz mnie, okolice i winnicę. To zajmie góra 2 dni. Jesteśmy tak blisko. Muszę zadzwonić. Ile ci to zajmie? Zebranie zarządu? Decyzja zapadnie pod koniec przyszłego tygodnia. Świetnie. Więc w tym tygodniu podpiszemy papiery. Okropnie się czuję. Dlaczego? Pomogłeś Danny'emu zarobić 2 miliony. To czemu czuję się źle? Wiem, jak temu zaradzić. Chodźmy na zakupy.